Ja witam wszystkich serdecznie w World of Warships. Ponoć jest znowu zapotrzebowanie na to, jak grać pancernikami. Więc weźmiemy sobie replay z wczoraj i sobie przy nim pogadam. Jestem dzisiaj lekko podziębiony i nie chce mi się grać po prostu. Nie wiem, czy będzie stream. Możliwe, że będzie, możliwe, że nie. O 20:30 wszyscy się dowiedzą. Zobaczę, jak tam zdrówko. Dobra, co do pancerników. Jak się Gromek często śmieje, ja mówi, że albo kampie nimi, albo kampie. No ja nie kampię, zazwyczaj gram z przodu, ale pierwsza rzecz, jaką się robi na pancerniku i zresztą na każdym innym okręcie, jak się wchodzi do bitwy, sprawdza się, z kim mamy do czynienia. I tak jak na przykład tutaj, od razu na streamie powiedziałem, że to będzie duża szansa na dobrą bitwę, bo jest bardzo dużo celów do rozwalenia, mianowicie jest aż 5 pancerników, jest lotniskowiec, jak się pojawi, to też to jest dostarczyciel HP-ków, jest cała masa krążowników i tylko jeden niszczyciel, więc pula HP-ków DMG do zrobienia jest olbrzymia. I teraz jak grać pancernikiem? Ogólnie musimy sprawdzić, ile jest niszczycieli. Jak jest ich więcej, to nie należy pchać się jakoś ostro do przodu, ale też nie zostajemy z tyłu z prostej przyczyny. Dużo pancerników ma dobrą dodatkową, jak niemieckie, francuskie. Można je robić, można je wykorzystywać. Wtedy trzeba grać na te 10-11 km, czyli dosyć blisko. Ale jak są niszczyciele, wiadomo, trafi się parę shim. Akurat Pek będzie chciał, że dwie popłyną tam, gdzie my, storpią i nie żyjemy. Więc na początku, jeśli jest więcej niż czarek, staramy się grać w takim półdystansie, 15 km od przeciwnika. Można grać za górkami, jak krążkiem, byleby mieć w co strzelać. Dobrze jest, żeby pancernik strzelał. Strzela zazwyczaj co pół minuty, więc fajnie by było, żeby strzelał jak najwięcej, bo czas leci. No i jak się już niszczyciele potopią, poginą, można grać trochę bardziej odważnie, ale też to nie znaczy, że wypływamy pancernikiem na 8 okrętów i się zdziwimy, że giniemy, bo ja mówię, żeby grać z przodu. Mówię, żeby grać z przodu, ale wszystko trzeba robić z głową. Więc jeśli mamy 8 okrętów, to się wycofujemy, a nie brniemy na nie i liczymy, że nie wiadomo, co się stanie. Nagle sami w pojedynkę zniszczymy 8 okrętów. No, pro tips dla was, nie da się. Więc trzeba grać tak, jak przeciwnik pozwala i przede wszystkim, jak też team pozwala. Nie możecie pływać sami, jak jest dużo niszczycieli, no bo was w końcu dorwą. Albo lotnia was dorwie, jak jest. Musicie się trzymać w jakiejś grupie sensownej, chociażby 4 okrętów. Dobrze jest, jak tam jest właśnie krążownik jakiś na odganianie samolotów, sonarowanie, radarowanie. Dobrze jest, jak jest jakiś niszczyciel, co coś pospoci. Tak jak tutaj, widzicie, niszczarka jest z przodu, krążownik jest delikatnie przede mną. No i ja tutaj już sobie płynę, bo wiem, że niszczyciel jest na punkcie A, bo go bierze. Więc żadne torpedy mi tutaj nie grożą. Mogę sobie podpłynąć trochę bliżej, postrzelać i tyle, i być przy kapie, w razie czego pomóc go bronić. Warto bronić kapa. Jak wiadomo, kapy pompują punkty. Często nagle się pod koniec bitwy albo w jakiejś tam etapie okazuje, że przeciwnik ma ich bardzo dużo, mimo że nie zrobił wielu killi. Więc lepiej, żeby do tego nie doszło. I teraz tak, jeśli chodzi o strzelanie, najważniejsza sprawa, dobór celów, a także pamiętajcie, że po to bierzecie perk kapitański, żeby was nie było widać, po to bierzecie modyfikacje, żeby polepszyć kamuflaż, aby znikać, jeśli jest taka potrzeba. Jeśli wali was 3-4 okręty, albo nie daj Boże więcej, no to przestajemy strzelać, staramy się zniknąć i odpłynąć. Nikt nas nie będzie strzelał, jak nas nie będzie widział. Po to nam właśnie jest potrzebny dobry kamuflaż. A również po to, żeby podejść do przeciwnika jak najbliżej, niewykryty. Więc dobór celów. Ogólnie pancerniki świetnie niszczą krążowniki. To ci dopiero odkrycie.
Tyle, że dużo osób o tym często jakoś zapomina. Strzelają w pierwszy cel, jaki widzą, strzelają we wszystko, co widzą, strzelają w to, co jest najbliżej, a nie to, co jest najlepiej ustawione. Dobrze jest sobie wejść, proszę bardzo, przeciwnicy są tu, my jesteśmy tu, więc płyniemy bliżej, żeby ich mieć na burcie. Widzicie, będzie widać burty tych okrętów, bo wystarczy patrzeć na mapie. Będą ustawione w tą, my będziemy ustawieni w tą, tu jest prosta linia, nawet tu są linie. Więc muszą być obrócone burtami do nas te okręty. Pancerniki dobrze oczywiście miażdżą też swoje i przeciwne pancerniki, swoją klasę mówiąc krótko, ale najlepiej sobie radzą z krążownikami. I tutaj chodzi bardziej o to, że jesteśmy w stanie zadać bardzo duży procentowy damage dla takiego okrętu, jakim jest krążownik. Na przykład dla takiego ZAO możemy mu wpompować 20 tysięcy, czyli na salwę pozbawiamy go połowy jego wytrzymałości, czyli to jest WOF tak zwane. Przypominam to, że taka Montana potrafi również pozbawić połowę wytrzymałości niszczarkę. To się może zmienić, może nie, na razie tak jest. Więc wybieramy cele, które są miękkie, takie jak krążowniki. W nie staramy się łupać, a nie w pierwszy, lepszy okręt, który jest jak najbliżej. Staramy się, jak widzicie, grać jak najbliżej przeciwnika, jeśli jest jakieś dobre ukształtowanie terenu. Jeśli jest jakiś teren, może tak. Tak jak tutaj. Ale musimy cały czas grać tak, że jeśli nagle z tamtej strony wpłyną tutaj cztery okręty, no to nie wychodzimy już do portu, bo nie mamy co z tym zrobić, tylko jesteśmy ustawieni tak, że sobie albo się schowamy na lewo, albo się schowamy na prawo, tak żeby w razie czego nie zmiażdżono nas zbyt łatwo i zbyt szybko. Staramy się również sami nie pokazywać za bardzo burty, nie zawsze to jest możliwe, czasem jesteśmy otoczeni ze wszystkich stron i nie sposób się ustawić dobrze do każdego. Ale staramy się to robić. Staramy się również, moi drodzy, naprawdę, to się tyczy wszystkich klas okrętów, patrzeć częściej na mapę. Większość graczy nie obserwuje minimapy. Znowu pro tip, to jest ten kwadrat. Można go powiększać, można go zmniejszać, można na tym kółku zmieniać tutaj wszystkie różne takie fajne kreski, które nam będą mówiły to i owo. Korzystajcie z tego jak najczęściej. Najlepiej tak jak kierowca musi sobie wyrobić nawyk, żeby co kilkadziesiąt sekund patrzeć w lusterko, żeby wiedzieć, czy ktoś tam nie wjeżdża w tyłek. Tak samo tutaj musimy co kilkadziesiąt sekund patrzeć na minimapę, żeby wiedzieć, czy czasem nie mamy niszczarki za tą górką, która jest przed nami. I żeby nie zrobić zdziwienia, jeśli ona sobie jest zaznaczona i podpływa, a my mamy to gdzieś, bo sobie jesteśmy w trybie celowniczym. Więc tego nie robimy. Zobaczcie, na przykład tutaj jest taka sytuacja. Mógłbym się zatrzymać, nawiązać tutaj większą walkę z Republiką. Tyle, że zobaczcie, tutaj jest cała masa krążowników, które są dla mnie o wiele fajniejszym celem. Zauważcie też kolejną sprawę, Republika już nie żyje. Więc nie ma co się za bardzo nią interesować. Ona wpłynęła tak, że tam idą na nią torpedy, mają na nią ostrzał ten okręt, no nie wiem czy przestrzeli, ten. I gościu ma, jakby nie było, troszkę mało HP-ków, więc nie ma co się tutaj zastanawiać, czy się zatrzymamy, czy nie. Musicie pamiętać, że pancernikiem trzeba też planować z dużym wyprzedzeniem. To są wielkie okręty. To są okręty, które wolno się rozpędzają, wolno zawracają, wolno hamują, więc trzeba nimi płynnie się poruszać. Zobaczcie, jak ładnie ZAO wziąłem z zaskoczenia. 8 km. Zatrzymał się, wszystko w środek. Cały okręt pod wodę. To są oczywiście piękne scenki, każdy się cieszy jak pancernikiem tak wchodzi, no ale to trzeba sobie taką sytuację wypracować. Inaczej po prostu nie będzie okazji. Zobaczcie, Baltimore tak samo wypływa bokiem.
I teraz ja wiem, że dużo z was powie, tak jak mój padawan, że to wszystko RNG. Bzdura, bo są gracze, którzy potrafią co bitwa mieć średnią statystykę na jakimś okręcie 120 tysięcy, a są gracze, którzy ledwo wyciągają 30 na tym samym. Więc RNG, ale jak nie będziesz dobrze celował, to nie masz żadnych szans, żeby ci coś polosowało. Na przykład tutaj. Pierwsza salwa dostał za, powiedzmy, nie za dużo. Druga salwa, dobrze celowana, już gościa nie ma. Nic mu nie zostało. I mamy drugi krążownik skasowany, praktycznie cały. Dwa całe krążowniki. To jest, co by nie było, olbrzymie osłabienie, jak rozwalamy całe okręciki. I tutaj będziemy mieli Hindenburga, kolejnego. I zobaczcie, to jest znowu krążownik, który płynie bokiem. Walimy do okrętów, które płyną bokiem cały czas. To są fantastyczni dostarczyciele HP-ków. Widzicie? Wyparował trzeci krążek płynący bokiem. Piękna sprawa? Oczywiście, że piękna. Dlatego wypatrujcie takich kąsków i walcie w nie, a nie w... Mógłbym strzelać w ten pancernik, Grosse Kurfürst, był bliżej, większy cel, łatwiej trafić, no i co z tego? Gościu jest ustawiony dobrze, będę mu zadawał po 4, max 8 tysięcy. Po co? Lepiej walnąć w krążek i pozbawić go olbrzymiej ilości jego wytrzymałości. Do widzenia, zobaczcie. Ale obrażenia, ale salwa. Już ktoś się może gadać, że o, RNG tak polosowało. Nie, gość jest dobrze ustawiony. Większość salw będzie w niego tak wchodzić z montany. I tyle. I teraz zobaczcie, sytuacja, o której mówiłem. Zostałem sam, jestem pierwszym celem dla lotniska, jestem fantastycznym kąskiem. I dlatego mam przekichane. Nie mam nikogo, kto by mnie tutaj wspomógł, jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą. Nie mam wymaksowanej obrony przeciwlotniczej. I torpedki w wodzie robią miazgę z mojego okrętu. No, na szczęście pancernik może przetrwać sporo, jeśli chodzi o tego typu zabawy, ale oczywiście też są pewne ograniczenia. A dobry gracz, widzicie, najpierw mnie storpi, potem mnie bombami oklepie, odpali. Tutaj na szczęście podpalenia nie było, dlatego że jeszcze R-ka chodziła. No, ale cóż. Jeszcze ten demoin mnie sobie klepie na maksymalnym zasięgu. No, zobaczcie, teraz znowu Grosse Kurfürst pokazał boczek. Demoin strzelił ostatnią salwę i mnie podpalił. To jest złośliwość RNG. A tutaj jak Grosse Kurfürst pokazał boczek, no to już jakieś obrażenia zaczną wchodzić. Mniejsze bądź większe. No teraz oczywiście sytuacja nieciekawa, bo wystarczy mnie dobić. I teraz zobaczcie, ten Grosse Kurfürst zamiast walić we mnie, no bo by mógł, na przykład z tylnej baterii, nie wiem gdzie jest ona teraz ustawiona, zajmuje się okrętem, który jest przed nim. Nie wiem, on był chyba w ogóle jakoś dziwnie ustawiony. W ogóle nie zainteresował się moją skromną osobą, za co jestem mu wdzięczny. Bo jakby to zrobił, to bym okręt już miał rozwalony. Czasem warto jest strzelić gdzieś gdzie indziej, gdzie się toczy jakaś trochę inna walka, pływają jakieś ogryski. Nie zostawiajcie pancerników na 1000 hapsa, na 3000, 5000, nawet na 10 tysięcy hapsa, bo mogą nagle za parę minut wrócić z 40 tysiącami i znów będzie trzeba długo dziobać. Dlatego warto jest dobijać wszystko, co jest na małej ilości HP-ków, robić focus fire. Jak widzicie, że kilka okrętów waszych strzela w jakiś cel i on porządnie obrywa, przyłączcie się, naprawdę przyłączcie się. Niech wasze kilka tysięcy damage'a również przyspieszy szybsze wizyty w porcie przeciwnika. To pomaga wygrywać gry. Same robienie tylko obrażeń, te liczby 200 tysięcy, no to ktoś mógłby powiedzieć, o kurde, 200 tysięcy, jaka rewelacja. No owszem, ale można 200 tysięcy zrobić na półtorej pancernika. Załóżmy, pancernik ma 100 tysięcy, klepiemy z nim się długo, on użył 3 naprawki,
uleczył sobie w cudzysłowie 50 tysięcy i na jednym zrobiliśmy 150, a na drugim 50. Czyli de facto rozwaliliśmy półtora okrętu i mamy 200 aż tysięcy do mędzia, ale rozwaliliśmy półtora okrętu. A kto inny może zniszczyć 5 niszczarek, każda po 20 tysięcy, mieć 100 tysięcy, mieć o połowę mniej zrobionego damage'a, tylko kto zrobił więcej dla teamu, my czy on? No, zniszczył 5 całych okrętów, my półtora. Owszem, zrobiliśmy dwa razy więcej DMG niż on, ale on zniszczył 5 okrętów, a my półtora. Więc miejcie to na uwadze. Dlatego grając pancernikiem, tłuczcie jako cel priorytetowy krążki, jeśli tylko są w jakimś sensownym zasięgu i pokazują boczek, walcie w nie. To jest najważniejsze. Oczywiście, jeśli się pojawi gdzieś niszczarka, to jest dla nas główne zagrożenie, więc staramy się również i je niwelować. Na samym końcu pancerniki, o dziwo. No bo ja i tak się najdłużej klepię. No chyba, że nam fajnie wypłynie gdzieś jakoś idealnie boczkiem, to i jemu możemy walnąć 60 tysięcy i no, ładnie to wygląda i on też to poczuje. Ale tak, na jakieś takie większe odległości, no to sami widzicie, jak to wygląda. Trzeba mieć farta, żeby coś porządnego wpadło. Raz na 100 strzałów się uda, ale tak ogólnie umówmy się, że z bliska skuteczność jest lepsza. I pamiętajcie, tak jak mówiłem, grajcie z głową. To, że ja mówię, że trzeba grać bliżej, to wcale nie znaczy, że trzeba grać cały czas blisko i wcale nie znaczy, że w każdej bitwie musisz przejść na 7 okrętów przeciwnika albo na cały jego pociąg. Wiecie, co to pociąg? Cały team leci jeden za drugim. No i wtedy, jak oni lecą na prawo i my jako jeden okręt też, no to zgadnijcie, co się stanie. No, zamiotą nas w 10 sekund, mimo że mamy pancernik. Więc staramy się unikać takich sytuacji. Jeśli już takie jesteśmy, to broń Boże, nie strzelamy, tylko zwijamy wrotki i spadamy stamtąd, starając się przeżyć. Ewentualnie coś, jak się uda, poświecić samolotem i zacząć strzelać wtedy, kiedy nasza flota dołączy i będzie jakiś rozproszony ogień, a nie fokus tylko na nas. I tyle. Jeśli chodzi o buildy, pamiętajcie, na wszystkich pancernikach można brać buildy pod przetrwanie, czyli szybsze gaszenie pożarów, mniejsze ich występowanie, tak samo z torpedami, dłuższe naprawki, flagi też oczywiście związane wszystkie z naprawą, z niwelowaniem tutaj obrażeń od ognia i od zalania. Dobrze jest brać sobie plus 25% czy 20%, ja nikt już nie pamiętam, wykrywania torped, żeby nie być zdziwionym, że na nas płyną. Dobrze je widzieć szybciej niż później. Dodatkowe leczonko, też na wagę złota. No i cóż, oczywiście też jeden z najważniejszych perków w bindzie na przetrwanie, czyli ten, że za 4, że nie występuje nam jeden pożar, czyli zamiast 4 mamy 3. To zawsze cieszy. To zawsze cieszy. Jeden pożar pewny mniej sprawia, że nasz okręt będzie miał o wiele więcej HP-ków. No jeszcze daje to, że występowanie pożarów jest oczywiście zmniejszone. A oczywiście można też robić pod dodatkową buildy, tak jak mówiłem, francuskich okrętów, niemieckich. Można robić pod pelotkę buildy francuskich okrętów i amerykańskich. I to by było chyba na tyle. Angielskie trzeba robić pod przetrwanie, niemieckie pod przetrwanie pod dodatkową, brytyjskie pod przetrwanie, japońskie według mnie też pod przetrwanie. No i tyle. Francuskie można pod wszystko, są najbardziej uniwersalne w grze. Mają dobre i dodatkową, i pelotę, i no i przetrwanie też oczywiście wchodzi w grę. I tak to wygląda, moi drodzy, jeśli chodzi o pancerniki. Te rzeczy oczywiście mówię często na streamie. Jak ktoś pyta, zawsze można przyjść na stream, coś popytać, zapraszam. Można też ze mną zagrać, zapraszam. Wystarczy napisać wtedy do mnie w grze stream, tier i można grać. No i tyle, moi drodzy. Pancerniki, klasa z jednej strony,
bardzo prosta, z drugiej bardzo wymagająca. Tyle na dziś. Dzięki, że byliście ze mną. Bye, bye.